Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz, zapnę YouTube i w dzisiejszym filmie kolejna propozycja od firmy Adata dla produktów Apple, czyli czytnik kart pamięci SD oraz microSD. Serdecznie zapraszam! Powiem Wam szczerze, że trudno ten film nazwać jakąś recenzją czy testem, po prostu chciałem Wam zaprezentować, że jest takie akcesorium od firmy Adata, które niedawno w zasadzie powstało i trafiło na rynek, z racji tego, że przez długie, długie miesiące naprawdę żadna firma czegoś takiego raczej nie wytworzyła. No i pojawiła się ta propozycja od Adaty, dzięki której możemy sobie robić odczyt oraz zapis plików z oraz na kartę pamięci, kartę SD bądź kartę microSD. Podpinamy po prostu ten kabel z jednej strony do naszego urządzenia z iOS-em, na przykład iPhone'a, iPada. Pobieramy specjalną aplikację, której producent umieścił QR kod na opakowanie tego pudełka, tej przejściówki. No i możemy się cieszyć tak naprawdę wymianą plików pomiędzy naszą kartą oraz naszym urządzeniem. Transfer plików nie jest jakiś ultra szybki, jest na takim przyzwoitym poziomie, że nie będziecie czekać wieki, aby tam przegrać, nie wiem, gigabajt filmu. Natomiast wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo interesujące akcesorium z racji tego, że możemy w szybki i tak naprawdę bardzo prosty sposób przenieść nasze dane z oraz na kartę pamięci. Sugerowana cena detaliczna to 250 zł za tą przejściówkę i powoli ona zaczyna się pojawiać we wszystkich sklepach, więc możecie ją też tam nabyć. Oczywiście postaram się wrzucić do sklepu, w którym już będzie ta przejściówka, link do opisu filmu, więc tam Was zapraszam, jeśli będziecie mieli ochotę zakupić. I to by było w zasadzie na tyle z prezentacji tej przejściówki. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania bądź do tego akcesorium jeszcze, to zachęcam Was do pytania w komentarzach pod filmem. Znajdziecie mnie także na Twitterze oraz Facebooku. Ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!